Witamy ponownie. Na zlecenie naszego przełożonego w końcu mieliśmy znowu się z tobą spotkać. Wiemy bardzo dobrze, że oczekiwałeś tego spotkania, tego przesłuchania. Tak samo jak większość widzów, do których to trafia. To zatem rozpocznijmy pierwszym pytaniem. Co będziesz robił po wypełnieniu twojej misji, po zakończeniu się pomoru? Obawiam się, że taki czas nie nadejdzie zbyt prędko. A nawet jeżeli, to mnie już nie będzie na tym świecie. Mimo, że jestem długowieczny, to nawet pomór przeżyje mnie. Co się stanie, gdy przeprowadzisz operację przeciw pomorowi na zdrowym człowieku? Zazwyczaj tego nie stosuję, bowiem niezdrowy potrzebuje lekarza, a ten co źle się ma. Co prawda zdarzyło mi się raz operować zdrowego człowieka, jednak był to środek zapobiegawczy rozwinięciu się nawet najmniejszego zalążka pomór. Operacja ta jednak, ujmijmy to, nie miała pożądanych skutków. Czy leczyłeś ludzi w innych krajach niż Anglia? Jeżeli tak, to jak się do nich dostałeś? Wydaje mi się, że w poprzednim wywiadzie mówiłem wam, że dostawanie się z kraju do innego kraju jest dość trudnym procesem, zważając na moją aparycję i ogólne obycie. To też niewiele krajów odwiedziłem prócz Anglii. Jest ich zaledwie garstka. Jednak nie zamierzam ich wam wymieniać. Ze względu na tajemnicę zawodową oczywiście. Jaki jest najdawniejszy rok, który pamiętasz? Prawda jest taka, że właśnie staram się nie pamiętać. Wczorajszy dzień, dzisiejszy, ludzi, to co do mnie mówią, o co mnie pytają. To jest ważne, ale ten ból, który czuję od wieków, on sprawia, że po prostu nie chcę pamiętać o tym, co pomór wyrządził ludzkości. Wbrew pozorom, jak zauważyliście, zależy mi na ludzkości. Jest dość osobliwym zjawiskiem. Czy patrzyłeś kiedyś w lustro? Czy wiesz, jak wyglądasz? Wiem doskonale, jak wyglądam i wiem doskonale, kim jestem. Nie macie tu zbyt wiele luster, co prawda, ale doskonale zdaję sobie sprawę, jak odbierają mnie ludzie. I właśnie przez to staram się sprawować moją funkcję jak najlepiej. Bo jestem taki, jaki zostałem stworzony i do tego jestem powołany, aby leczyć pomór. Chcesz kapelusz? Poproszę. Czemu według ciebie pracownicy fundacji są tymi zdrowymi, a inni, na przykład klasa D, która wysyłają do ciebie, już nie? To nie jest tak, że wy jesteście za zdrowi. To bardziej tak, że wy staracie się udawać zdrowych, staracie się leczyć pomór, nawet tak naprawdę o tym nie wiedząc. Tych najbardziej chorych zostawia się na koniec, bo największą chorobą jest nieświadomość o samej chorobie. Mówiłem co prawda wcześniej, że nieświadomość jest błogosławieństwem. I tak, to prawda, błogosławieństwem jest oddalenie mojej chęci zniszczenia pomoru chociażby o 5 sekund. Skąd się wzięło twoje zamiłowanie, jeśli mogę to tak powiedzieć, do pomoru? Czemu akurat ta choroba, a nie inna? Co jest w niej takiego specjalnego? Zamiłowanie? Czy może raczej nienawiść? Nienawiść do tego, co uczyniło. Zważaj na swe słowa, doktorze, bo mógłbym posądzić cię o zniewagę. Wracając jednak do pytania. Zostałem powołany do zniszczenia pomoru i to powołanie za wszelką cenę mam wypełnić. Czasem ta praca jest nienawidzona przeze mnie na równi z pomorem, jednak to mój obowiązek, a obowiązek trzeba wypełnić. Czy byłbyś w stanie wyleczyć świat z innych chorób niż pomór? A czy nóż służy do czegoś innego niż zabijanie? Owszem. Jednakże nie używasz tego samego noża i do zadawania cięć i do krojenia chleba. Racja? Czy SCP-999 jest według ciebie chory? Szczerze w to powątpiewam. Czemu zabierasz świadomość osobom wyleczonym? Jest to cena za wyleczenie? No i ten, jesteś super, love... Ble. Można to uznać za cenę. Nigdy do tego tak nie podchodziłem, bo zawsze uznawałem, że moje usługi są darmowe, wręcz czasem wymuszane w pacjentów.
ale zawsze powtarzam, że to dla ich dobra. Poza tym, czy widział ktoś kiedyś jakiegoś z moich pacjentów, który narzekałby na swój stan po operacji? Co sądzisz o eutanazji? Prymitywne. Czy byłeś kiedyś w kimś zakochany bądź zauroczony? Szybka odpowiedź. Nie. Czy słyszałeś o rebelii chaosu, a jeśli tak, to co o niej sądzisz? Wydaje mi się, że pewnego razu próbowali nas stąd uwolnić, aczkolwiek postanowiłem wybrać się swoją własną drogą. Wróciłem tu ze swojej woli, bo czuję, że potrzebuję jeszcze trochę przygotowań przed wyruszeniem w drogę. Ile godzin poświęcasz na sen? Moje ciało pozwala mi żyć bez snu, jednak zazwyczaj próbuję się dostosować do was, śpiąc około 8 godzin na dobę. Ile języków świata znasz? Wszystkie, a nawet ponad. Te, które nie istnieją, te, które istnieją i te, których jeszcze nie odkryliście, bo zostały zapomniane przez czas. Potrzebujesz pomocy przy leczeniu pomoru? Gdybym potrzebował pomocy, poprosiłbym już o nią dawno. Ale na pewno nie was. Masz jakiekolwiek inne pasje oprócz medycyny? Powiem szczerze, że nie miałem na to czasu. Zbyt byłem zaangażowany w swoją pracę. Ale jeśli macie jakieś propozycje, to z chęcią rozwinę jakieś hobby. Jeżeli strażnicy mi pozwolą, oczywiście. Czy Iris jest według pana chora na pomór? Ponownie. Mam nadzieję, że nie. Kto według pana jest najbardziej narażony na zachorowanie na pomór? Ci, którzy żyją najbardziej. Ci, którzy najbardziej angażują się w swoje życie i są do niego najbardziej przywiązani. Czy jesteś podatny na hipnozę? Nie. Panie 049, mam pytanie. Czy pan by miał zamiar mieć dzieci i jak tak, to z kim? Ja i dzieci? Wątpię. Już wystarczy mi zajmowanie się całą ludzkością. Czy pan ogląda filmy na YouTube, a jak tak, to czy oglądasz Piofiego i czy byś dał mu suba i lajka? Jaboi! Ktoś próbował cię zabić lub okraść? I czy możliwe jest zabranie ci wszystkich twoich narzędzi i użycie ich przeciwko tobie? Zabić? Owszem. Okraść? Także. Ale użyć moich narzędzi przeciw mnie? W to już wątpię. Lubisz placki? Nie. Szanujesz zwierzęta? Leczysz je? Jedynie stworzenia z duszą wymagają leczenia. Ale tak, lubię zwierzęta. Szczególnie koty. Myślałeś kiedyś nad spotkaniem z ludźmi, z którzy chcieliby się dowiedzieć o tobie więcej? Takie ten, przy kawie. Leneface. W ogóle lubisz kawę? Leneface. Spotkanie z ludźmi? Jak najbardziej. Gdyby mnie w końcu stąd wypuścili, chociaż sam tego nie chcę, co wcześniej wam już powiedziałem, ale... Kawa, zawsze dobra. Co sądzisz o Emilu Peterze Clemensie, czyli szefie ochrony i transportu fundacji SCP? Nie przepadam za gościem. Czy lubisz pizzę z ananasem? No! Ile osób już wyleczyłeś? W tym wieku... Zbliżamy się już do paru tysięcy. Tak, wiem, że to mała liczba, ale sama świadomość pomoże i już jest sukcesem. Czy jest jeszcze ktoś, kto leczy tą chorobę tak jak ty? Tak jak ja? Nikt. Ale są ludzie, którzy starają się i całkiem dobrze im to idzie. Aczkolwiek nadal nie mają mojej aprobaty. Czy wiesz, że jesteś na Rule 34? No! Niestety wiem. I nie życzę tego żadnemu innemu SCP, ani tym bardziej doktoru. Tym bardziej temu, który akurat mnie przesłuchuje, naprawdę. Hańba. Czy kiedykolwiek wcześniej próbowałeś wyleczyć zwierzę? Ze względu na moją szeroko pojętą wiedzę dotyczącą pomoru, nie. Czy szanujesz doktora Piotra? Chodzi o... Piofliego, a nie Piofi... Tak, wydaje się być całkiem kompetentnym człowiekiem. Nawet nie wydaje się być chory, co jest naprawdę dziwne. I tak przeprowadzona mimo operacja. I mnie? Czy szanujesz mnie? Nieczęsto do ciebie przychodzę, ale przychodzę. Pamiętam cię, tak, szanuję cię. Jakich najbardziej pracowników lubisz? Tych, co najmniej krzyczą. Czy wiesz o technologii, jak na przykład telefony, samochody, pistolety? Mikrofony do nagrywania przesłuchań, monitory do odtwarzania przesłuchań, laserowe drzwi... Tak, zdaję sobie sprawę, że taka technologia istnieje. Bo wiesz, Fundacja SCP cała roi się od technologii. Czy kiedykolwiek spotkałeś fundatora? Nie i nie zamierzam.
Czy leczyłeś plagę w Polsce? Jak tak, to co sądzisz o Polsce i Polakach? Tak, byłem w waszym ośrodku przez parę lat i powiem szczerze, że to dość ciekawy kraj. Ludzie stawiają opór. I to nawet bardzo. Skończyłem kiedyś z podbitym okiem. Jak złapały cię MTF i znalazłeś się w placówce? Powiedzmy, że to była przyjacielska pogawędka. Oni przyszli i zabrali mnie. Nic konkretnego. Czy lubisz klasę D? Tak, to moi ulubieni pacjenci. Czy wiesz, gdzie leży placówka? W jakim kraju? Fundacja SCP, o ile dobrze mi wiadomo, ma placówki w każdym kraju, a przynajmniej w większości. Czy kiedyś próbowałeś uciekać z placówki? Nie, ale dane mi było zobaczyć parę razy światło dzienne przez tak zwaną rebelię chaosu, za co w sumie jestem im wdzięczny. Ale nie trwało to długo. Czy chciałbyś mieć syna, który by cię zastąpił i otoczył cię opieką? Nie tyle, co nie chciałbym, ale w sumie to nie mogę ze względu na niebezpieczeństwo mojej pracy. Poza tym nie byłbym dobrym ojcem. Jak się narodziłeś? Masz rodziców? Mówiłem już wam, że moje początki nawet mnie nie są znane. Czyżbyście obłuchli? Czy pod ubraniem jesteś człowiekiem? Nie, ale nie jestem wam aż tak obcy. Dlaczego uleczeni z plagi zabijają ludzi zamiast ich leczyć? Nie uważasz tego za haniebne? Haniebne dla nich. Ludzie zarzucają mi, że zabieram im wolną wolę. A może właśnie wtedy dostają wolną wolę i dostrzegają swój prawdziwy cel, swoje prawdziwe przeznaczenie i zaczynają je wypełniać. Nie myśleliście nad tym? Dobrze, w takim razie, skoro możemy to już zakończyć, to... Co się dzieje? Halo, czemu światło zgasło się? Zresztą nie pod... Cure.